Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w 38 odcinku z Borderlandsa. Sorki, że znowu nie było wczoraj Borderlandsa, bo czegoś innego. Jakoś nie było ochoty, żebym wrzucał kilka filmów wczoraj. Dlatego wczoraj tylko był Gothic i dzisiaj postaram się, żeby ze dwa, no max trzy filmy były. Okej, okay. Tu mamy jakieś misje poboczne, jak widzicie. Może sobie weźmiemy od razu wszystkie, żebym się nie musiał po nim to wracać. Trzeba zabić jakiegoś krwiaka? Tak to nazywam i inaczej tego nie przetłumaczę. Pozbieramy jakieś śmieci. Czemu by nie? Dobra, i teraz gdzie jest ten nasz krwiaczek? Zakładam, że Trash Coast. A, czyli te wszystkie już zadania trzeba zrobić w tej nowej lokacji. A tamten facio ma jakieś jeszcze dodatkową misję? Nie, on już nie będzie miał. Szkoda, ale my tu jeszcze polutujemy. Wybaczcie, że nie było MTA, ale no nie było ochoty. A po drugie coś, mało osób gra na tym serwerze. Sądziłem, że gra z 30 osób, tak już maksymalnie. Tam ten serwer ma 50 slotów. Ale no, coś z nim jest nie tak jeszcze. Takie mam przynajmniej przeczucia. Ale to mniejsza z tym. Przecież my się możemy tepnąć do Trash Coast. Zamiast, nie wiem, jeździć, bo to przecież dużo czasu by to zajmowało. Dobra, mamy w ogóle taką lokację jak Trash Coast. No coś właśnie niezbyt. Old Heaven. Nie, to może się przejedziemy jednak. Trochę nieco bym obgadał spraw, bo z ankiety widać, że coraz więcej osób głosuje na Skyrima. Ale to i tak już ta ankieta według mnie jest nieważna, ale możecie sobie dalej głosować, bo chodzi o to, ile nowych osób by chciało oglądać kolejne serie, które bym nagrywał na moim kanale. I to też w zależności od tego, ile osób by na pewno, na 100% oglądało na przykład Skyrima albo tego Gothica, ale Gothica to dużo osób ogląda i szczerze się przyznam, że jest zaskoczenie. Tego się mogłem spodziewać. Trochę subskrypcji dostaję, czyli to działa. Aha, to jest ta lokacja. Okej. Okay. Tylko teraz trzeba właśnie. Aha, pajączki. Pajączki. Nie, wy sobie nawet już nie zaczynajcie ze mną. Ja tu będę was rozjeżdżał jak kosę. O, i 2K flex podostałem. Za to, że rozjeżdżam te bidulki niczym kosiarką. Ktoś jeszcze? Tam jeszcze. Do skoszenia. Dobra, cichutko się zrobiło. W sumie mogę już i tak zostawić pojazd, bo tam nie wjedziemy normalnie. I grube hajsy zbieramy. I tak jak powiedziałem, dużo osób ogląda Gothica. Nie tak dużo, jakbym ja chciał, ale jest coś. Najważniejsze. Miejmy nadzieję, że coraz więcej będzie tych widzów. Bo jakby się udało, to może by kiedyś już w końcu jakiś konkurs się zrobiło. Z jakiejś tam okazji. No nie, skacz. Pajączku. Bądźże spokojniejszy, no. No i widzisz? Widzisz takie twoje skakanie przez latanie kończy się zabijaniem. O. No uparte pająki. No, cóż wskórasz? Nic nie wskórasz. Resztę tego zastąpię innymi słowami. Okej, to na tą drogą na górę, tak jak to było w poprzednim odcinku. I po prostu działamy. Nie wiem, ktoś mi się pytał, czy nie nagrałbym z FIFA World.
Wiecie co? Nagram dopiero wtedy, kiedy już będę miał jakby taki odpowiednio rozbudowany skład. I ewentualnie możecie potem do mnie pisać, jakie jeszcze mógłbym dobre składy budować. Bo póki co mam skład angielski. Bo głównie się chciałem opierać na składzie angielskim, tak jak w FIFA 13. Ale możecie też, nie wiem, jakieś podsuwać inne pomysły na nowe składy. Dobra. Do nowej lokacji i działamy. Mamy tam dwie misje poboczne, z tego jedną fabularną, którą wykonamy, miejmy nadzieję, w następnym odcinku, bądź jeszcze w tym, jak zdążymy. You must prepare yourself. Dobra, You have come przygotuję very siebie. far in your journey, but it is not yet over, and it is Aha. not yet time to rest. No wiem. Much depends on your actions moving forward. This last challenge will be your greatest. Dobra, kobieto, nie strasz mnie. Wiem, że masz dzisiaj rozpuszczone włosy, ale jutro możesz mieć przywiązanie kucykiem i mogę się martwić z lekka, więc mnie nie strasz. A mam w ogóle jakieś skille do uzupełnienia? Nie, na szczęście. Myślę, że mam jakieś braki. Dobra, ale co z misjami? Którą powinienem najpierw wykonać? Zróbmy sobie tą. Zabijemy tego blidera. Idziemy pieszo. Zawsze to jeździliśmy tymi pojazdami. Tylko spojrzę sobie dokładniej, gdzie to jest. A nie ma jednak jakiegoś transportu. Tak jakoś mi dziwnie. Zawsze to pojazdami jeździłem. No niestety nie. No to teraz piechotą idziemy, przykro mi bardzo. Zawsze to, żeś Lili jeździła i jeździła i jeździła tymi pojazdami, to dzisiaj sobie dla kondycji i rekreacyjnie zrobisz sobie spacer. O kurde. Nie ma. Dobra, będę rozpierprzał tym oto rozpierdylatorem, że tak go nazwę, no bo on ma wszystko w jednym. Ogień, nabój. Nie mnie śledzi. Nie, to wszystko te właśnie żarzący się ogień. Tak, syczym. Więcej krabów. Ale jak je na hita, tu rozpieprzam. No i o to chodzi. Ma być szybko i skutecznie. Te. Najlepiej headshoty im strzelać. No. No wiem, że jesteś naprawdę w tym dobra. No, headshoty, mówię ci. I tak się spalisz, no. Wiedziałem. Nie wiem, jak ja to robię, ale jest dobrze. Jeszcze słyszę te kraby. Spokojnie. Spokojnie. O, patrz. Uparte. Z daleka to trafię na hita. O, to mamy jeszcze bandytów. What the fuck, jak dziwnie strzeliło. Nie tyle chodzi o trafienie, tylko o jakiś dźwięk. No, płoń! Dobra, muszę na nich uważać, bo oni też tu napieprzają ostro. Dobra, fizni granatem, będzie lepiej. Dobra, o to chodzi, zdrówko dla mnie. O kurde. Dobra, lepiej sobie to weź. Spokojnie was zniszczę. Gdzie jeszcze? Tutaj. No, już, grzeczniej. Te coś spadło od niego. A, to broń. Dobra, myślałem, że coś bardziej kunsztownego. O, trzeba pomóc Claptrapowi. Znam już to. Może on da nam jakąś super niespodziankę. Zara ci pomożemy. Spokojnie. Bidulku, już nie płacz. Dobra, trzeba ci pomóc. Dobra. Znajdź teraz medykamenta.
Czyli krwiaka zabijemy potem. Najpierw to trzeba jemu pomóc. Gdzie ten medykament jest? Teraz słyszę te larwy. Ja oni sobie nie odstąpią, póki mnie nie udupią. Czekaj, masz tu granata. Proszę, ładnie ich tu rozpieprzyliśmy wszystkich. A, bo oni nie mają tam słaby punkt, dlatego tak na hita ich czasami biorę. O, to musiałbym tak notorycznie strzelać w nich, żeby zginęli, no. Gdzie ten medykament? Znowu larwy, nie? Nie! Teraz te gówna pieprzone. Weź sobie lepiej tą broń, o. Dobra. Te, spokojniej, proszę. Ufu! To jest ten krwiak! To jest ten krwiak! O, matko! Dobra, już po tobie. Ja cię tu szybko... No, nie stwarzasz dla mnie tu żadnego zagrożenia. No, no, no. Takie z ciebie ścierwo. Dobra, już skończcie. Kurde, leżeć. Okej, teraz mogę pozbierać wszystko z tego krwiaka. No, no, troszeczkę z niego było bydle. Ale nie aż takie, żeby mnie pokonało. Chwileczkę, musimy sobie to założyć. Co, nie mogę? No bez joj. A to co, jakiś klazmot? To jest gówno w ogóle, nie klazmot. No tak, zacznijmy. Dobra, możesz zmienić sobie na rewolwerka. To gdzieś tutaj jest, założę się. O, można polutować jeszcze. Zawsze coś. No i gdzieś tutaj to musi być, tylko pewnie trzeba iść górą. Założę się. Na górze to jest, no, nawet to widać, tylko teraz jak ja to zrobię. Dobra, trzeba iść w stronę właśnie tych zbiorników. Właściwie w stronę jednego zbiornika, bo to nie jest wielozbiornikowy. The fuck, co to za hałasy? Ja w ogóle nie czaję co tu się dzieje. Okej, można sobie tak fajnie przejść przez te rury. Tylko teraz jak to dalej z tym, jak dalej mam podążać? Zaraz cię uratujemy, nie marudź, tylko daj mi pomyśleć przez jakiś moment. Może znajdę jakiś sposób na to, może nie znajdę się wszystko. No dobra, spokojnie, spokojnie. Jak na wojny. Tam pewnie też będzie trochę bandytów. Dobra, wywalone mam na was. Ja chcę tylko jakoś tu przejść. Ale widzę, że teraz jest krucho. No więc trzeba by się z nimi rozprawić. Jak mnie mam. I jak na hita go zniszczyłem. To było piękne. A, widzę, że tam już się przegrupowali. Nie chcę się z wami walczyć. Myślicie, że ja mam, kurczę, czas na was. Dobra, tu mamy checkpointa, więc jakbyśmy zginęli, to zawsze tutaj się możemy zrespić. To będzie żmudna robota, żeby dojść po tego medykamenta. Założę się, że tak się skończy. Znajdziemy właśnie tą drogę. Trochę czasu nam to zajmie. Ale znajdziemy tą drogę i w końcu zrobimy co trzeba. No nie ma jakiegoś skrótu?
A tu? Tu mogłoby być idealnie. Tylko nie doskoczymy, no właśnie. To jest problem. Kolejny problem, który utrudni nam jedną bardzo łatwą misję. No przecież mamy tylko wziąć medykamenty. No co to jest? O. To teraz trzeba będzie tak zrobić, nie? No, założę się. To tak. No i git. Teraz idziemy tak. Tym zbiorniczkiem. I trochę parkuru ci, kobieto, nie zaszkodzi. Przynajmniej ci te. O. Kurczę, ty patrz pod nogi. No i co? I będziesz tak co chwilę skakała, bo kurczę. Przeszkody. Żebyś mi tylko nie spadło, bo cię zamorduje normalnie. Dobra. Będzie git. Będzie git. Spokojnie. Krwiaka już mamy ubitego. Dobra, są te medykamenty. I jebut. Dobrze, teraz trzeba sobie zeskoczyć. I go wyleczyć. O, to sobie dalej leży ten krwiaczek. Nie stwarzał w ogóle zagrożenia. W ogóle to była taka pierdoła. Dobra, gdzie ten claptrap jest? Dobra, masz tutaj. Ciesz się życiem. Mamy już teraz 30 slotów. Tylko trzeba jeszcze właśnie to wykorzystać. Okej, 30 slotów. Zarąbiście. I teraz, gdzie mnie prowadzisz? Claptrapie. Aha, ten jeszcze ma downa. Więc zanim w ogóle się obudzi, to musi sobie przetworzyć dane. Aha, to jest hymny claptrapów. Też dołączę się. Chociaż nie jestem claptrapem. Te hajsy mi znalazł. Dzięki. A ten dalej wariuje. Gdzie mnie jeszcze poprowadzisz? Bo z chęcią. Z chęcią bym jeszcze coś. Dobra. A chyba nam nie pomoże już zbytnio. Tylko taka nagroda. On coś mizerna, powiem ci szczerze mówiąc. Dobra, waliście. Teraz jeszcze mamy tą misję do zrobienia. Królowa Abdomen. Super, tylko nie wiem jak ja to mam tłumaczyć. A na mapie gdzie to jest? Tam, dobra, to idziemy. W tą stronę nie pójdziemy, to trzeba znowu będzie pójść tą samą drogą, którą no, nie lubię za bardzo. Tam są te za stronę bandyty. No właśnie. O, ale może ich sobie tak ubijemy na hita, na luzie, no, na propsie, no. I takie gówno nas atakują. Hahaha, dostałeś. No, nawet ona się już zaśmiała. Bo się dołączyła do mnie, no. Dobra, tą resztę to mam w dupie. Mogą sobie we mnie strzelać, ja i tak mam sporo tarczy, sporo życia, sporo lifestealu, sporo magic resistu. No, to mi gówno zrobią. Armora przede wszystkim. No, bo armor to też jest podstawa u tanków. Łotyty! Znowu te pająki, no. Kurde, zwalać! Jeszcze któryś? Z chęcią? O, to teraz to król dołączył. O, król szybko zginął. Szybko zdechniecie. No, pizgnę nam takiego granata taktycznego, to może się ogarniecie. Łohoho, jaką tu mam jazdę w ogóle. Te no może bez przesady już. No, no, idzie sobie król. O, dostał w dubę. Thank you.
Już skończyliście? Dobra, mam nadzieję. Zmienimy sobie broń. Tym sobie teraz trochę poszczelajmy, bo mam mało już ammo, a nie chciałbym tego zużyć do końca. Chociaż to jest naprawdę porządna broń, to wolałbym jednak nie. Dobra, idziemy tutaj. Wyczuwam ostrą zadymę. Wyczuwam tutaj. Dobra, tu już będzie ostro. Te spokojniej proszę. No jeszcze troszkę. Kurde, mają ten wytrzymały pancerz. Masz tu jeszcze jednego granata. No, poszło. Te już, bez przesady. Bez przesady. Już, spokojniej. No, już, grzeczniej. Te! Kurde! Nie mam arachnofobii, ale już bez przesady. No już! Już, opanowaliście się. Już, spokój mi tu. Dobra, mam nadzieję, że już ogarnęliście te swoje dupy. Trochę medykamentów weźmiemy. Te, coś od niego wypadło. A nie, to Elementary Artifacts. A dobra, walić to. Okej, idziemy tutaj. I dawać mi tego bossa od siemi boleści. Bo w końcu z nim nie skończę. O. Da, proszę. O kurde, jakie duże bydle. Masz tu granata. I z bazuki cię trochę postrzelamy. O kurde. O. O kurde, to ciężko będzie trafić w zad. No, to będzie ciężki boss. Ale dupę też ma opancerzoną, to jak ja ją pokonać, he? A, zarąbiście. O, jest trafienie krytyczne. Fuck this shit. Dobra. Teraz zrobimy stąd taki porządek. O, strzela swoich glutków. Już po tobie. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. No, poszło. O kurde. Coś jeszcze żyje. A, te małe wyskoczyły. Dobra. No, zapraszam. Z Mela was ubiję. Proszę bardzo. Mało ammo już mam. No bo tak ta broń mnie ściągnęła. O, coś zebrałem. Muszę zobaczyć tylko co to jest. No. Nie było tak ciężko. Mogło być ciężej. Uwierzcie, że mogło być ciężej, ale co to ja tam zebrałem? Co to było? Coś tam zebrałem, tylko co to mogło być? O, chyba jakaś tarcza bodajże, ale a tam walić to wszystko takie słabe. Weź sobie karabinek.
Idziemy. A, nie było aż tak ciężko. Chociaż hola moment. A, bo weźmy... Nie, to jest dalej poboczne. Dobra, już myślałem. Chciałbym jeszcze to zdążyć zrobić i skończyć odcinek. I w następnym odcinku zaczniemy robić najwyżej fabułę. Chyba, że jeszcze będą jakieś misje poboczne, to nie uprzedźcie, to najwyżej się zrobi. Nie, mam dosyć już pająków. Wywalone mam na was. Słyszycie? Wywalone totalnie. Dobra, uniknąłem już. Nie, to następne, kurde. Nie, upierdliwe nie odpuszczą sobie. Podłujesz cały czas. Dobra, GG. No i nie odpuszczą sobie. O kurde, tu już będzie ostro. O, na dwa hity. Wow, spokojnie. Nie tak agresywnie. Już, grzecznie mi tu. Jeszcze jeden. Nie odpuści sobie. A, i tak się skończył. Dobra, teraz co tu mamy w ogóle? Tu jeszcze jednego ubijemy. On jest niegrzeczny, to musi dostać. Okej. O, zrobiliśmy swoje. Tak, Arakop. Ohoho, to już jest jakieś bydle. Jakiś czołg. No. No ten to nawala. A, bo to jest król, dobra, to jest królowa. Królowa. Te, jeszcze ktoś tu nawala, no mało tego. Won mi stąd. Ja tu walczę z olbrzymim pająkiem, gdzie... O kurde. Masz tu granata. O, proszę, jak ładnie dostaję. No ta bazuka to mu dużo nie robi, no widać to. Jakby mogło, to by zadawało większy damage. Tam. Czekaj, ja cię zaraz tu. O, jak dostał. Jak cię rozczłonkowałem. Na pająka to tak nie będzie działało. Szkoda wielka. Dobra, starczy tego strzelania z bazuki. No, odwróć się. No patrz, jak dostał. No kurde, odpuśćcie sobie. Zginiesz, no mówię ci. Jest! Poszło! Dobra. Już. Teraz jeszcze tylko tych bandytów wykończyć. Gdzie tam nawalasz? Kurde. Wyjdź. Dobra, płoniesz. I git. Gdzie jeszcze? Gdzie jeszcze tak was niesie? Dobra, jeszcze jedna misja, a to jest już fabularna. Dobra, zakończymy już tu odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 38. odcinka z Borderlandsa. Łoszty. Patrzcie, jaki bandyta z niego.
Jeżeli wam się spodobał odcinek, w tym hałasie oczywiście, zaraz im ucieknę. W ogóle nie będą wiedzieć, co się dzieje. Dobra, myślę, że już sobie dali mną spokój. Okej, jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować. Miejmy nadzieję, że już nie będzie tych misji pobocznych, bo jest ich już nadto. Tak szczerze mówiąc, jeszcze się tepnijmy tam i oddajmy misję, bo wiem, że nagrody będą za to. I się pożegnamy. No dobra, dobra, już szybciej, szybciej się tepaj. Tepej. No i super. Teraz możemy oddać misję. O, pół godziny zabawy było w sumie. Nagrody, oto one są. I nie ma już misji. O, dużo expa, dużo. Aha, czyli tam będą teraz te misje poboczne, ale to w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, yo. We'll be right back.